serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam parownik Killermixer Evot BBC, sygnowany marką Sigito Kanger Techa. Sam Killermixer jest koloru czarnego, pokryty jest taką czarną gumową fakturką. Drip jest stały i jest przezroczysty. Ja pierwszy raz się spotykam, wiem, że są takie właśnie parowniki z takimi dripami i moim zdaniem jest to dość fajne. Skropliny, które pojawiają się podczas wapowania, zbierają się tutaj tak fajnie. No, mi się osobiście to naprawdę bardzo podoba. Co do samego Killermixera, ma on pojemność 2 ml, czyli więcej niż w standardowych CE5. Posiada dwa okienka, które pozwalają nam na kontrolowanie ilości likwidu w baniaczku. Jest to dolnogrzałkowiec, czyli grzałka umieszczona jest na dole i fajnym patentem jest zdejmowanie i wymienianie tej grzałki, gdyż odkręcamy ją razem z kanałem powietrznym i powstaje coś takiego. I mamy oddzielnie gwint, oddzielnie grzałeczkę i baniaczek. Można oczywiście kupić z tego grzałeczkę wymienną do tego Evodzika. Zauważyłem, że tutaj jest oryginalny szpień, jest trochę dłuższy i ma szerszy kanał powietrzny niż grzałce, którą można kupić do wymiany. Oporność grzałki to 2,2 ohma, czyli tak standardowo do napięcia 3,9 V możemy operować. Liquid wlewany jest, tak jak we wszystkich dolnogrzałkowcach, od dołu, czyli odkręcamy cały zespół grzewczy. Ja tutaj naleję Sigito Evo wiśnie i lejemy po ściankach. Teraz wkręcamy zespół grzewczy cały, kompletny. Czekamy, aż knoty dobrze nasiąkną. I możemy sobie wapować. Napięcie 3,9 V. Zaletą tego Killermixera jest to, że ma ogromnie duży kanał powietrzny i nie musimy zaciągać mocno tego powietrza, aby zacząć pobierać ilości dymu. Jest to naprawdę bardzo duży plus dla tego parownika. Odzorowanie smaku jest naprawdę na wysokim poziomie. Korzystam już dość sporo z tego Killermixera. Nie wykryłem jeszcze żadnych przecieków, żadnego oszorowania, jeśli chodzi o lewe powietrze, więc jest naprawdę spoko i mogę go polecić. Naprawdę jest świetny dla osób, które chcą zacząć przygodę z dolnogrzałkowcami bądź chcą czegoś nowego, bo naprawdę te grzałeczki, pierwszy raz spotykam się z takimi grzałkami, że wymieniany jest nawet spinem, więc jest to na pewno nowatorskie rozwiązanie. No i co? I tyle na tej recenzji. Kanger Evod dostaje wysoką ocenę,
mianowicie dostaje ode mnie szósteczkę. Dzięki temu, że nie wykryłem jeszcze żadnych przecieków, bo w niektórych remizerach właśnie po jakimś czasie one się pojawiają. No nie jest to dość wygodne. Zaraz jeszcze sprawdzę, czy na pinie nie ma nic, jest sucha bateria. Czyli jest ok. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.